Ponad 150 tysięcy zwiedzających odwiedziło w ubiegłym roku Sanocki Skansen. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku to największa pod względem liczby zgromadzonych obiektów placówka etnograficzna w Polsce. Skansen został założony pod koniec lat 50. ubiegłego wieku z inicjatywy Aleksandra Rybickiego. W ubiegłym roku muzeum świętowało jubileusz 60-lecia istnienia. Z tej okazji zorganizowano Ogólnopolską Konferencję Naukową poświęconą bezpieczeństwu zwiedzających i zbiorów muzealnych na wolnym powietrzu. Udało nam się zorganizować w ramach tej konferencji takie ogromne ćwiczenia różnych służb, które to na terenie parku etnograficznego ćwiczyły, ale również pokazywały, jak wspólnie można działać w różnego rodzaju zagrożeniach, które w tym XXI wieku mają na co dzień możemy je spotykać. Muzeum prezentuje kulturę ludową pogranicza na obszarze Pogórza oraz wschodniej części Polskich Karpat. Skansen podzielony jest na sektory z zabudową m.in. Pogórzan, Bojków i Łemków. Dużą popularnością wśród turystów cieszy się udostępniony w 2011 roku rynek galicyjski. W ubiegłym roku na jego terenie zakończono budowę 18-wiecznej synagogi z Połańca. W tym roku Bożnica ma zostać wyposażona. Muzeum nasze od lat posiada wspaniałą kolekcję zabytków żydowskich. Nasze Judaika są naprawdę piękne. One były prezentowane na wystawie w Parku Etnograficznym: Chwalcie Pana wszystkie narody, a teraz będą pokazywane właśnie w Babińcu tejże synagogi. Synagogi, która również w środku będzie miała piękną, barwną polichromię, którą zamierzamy zrekonstruować. Dokumentacja bowiem tej polichromii również się zachowała. Ale to nie wszystko. W ubiegłym roku na terenie sanockiego skansenu kontynuowano także pracę przy nowo powstającym sektorze pastersko-hodowlanym. To też w na najbliższych latach będzie można śledzić postępy w tych pracach, a rok zakończyliśmy oddaniem do użytku takiego obiektu wspomagającego bo jest to pompownia, która zapewnia nam takie bezpieczeństwo pożarowe, a w realiach tego muzeum jest to jak najbardziej wskazane. Uzupełnieniem oferty z są organizowane na terenie Placu Muzealnego cykliczne festiwale muzyki, rękodzieła i ludowego jadła. Ponad 60-letniej historii Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku odwiedziło blisko 4 miliony osób.